Co panu dolega, panie Oberleutnant? Zapytał Kurt, stawiając obok łóżka klosa wyczyszczony do połysku buty. Może pójść do apteki? Dziękuję, odparł. Nic mi nie jest. Przynieś mi śniadanie, zaraz wstaję. Była jakaś poczta? Zapomina pan Oberleutnant, że dziś niedziela. A tobie nigdy nie zdarzyło się mieć kaca? Skrzywił usta w udawanym uśmiechu. To może postarać się o kwaśne leko? Kurt tak ochoczo chciał spełniać niewypowiedziane nawet pragnienia swego przełożonego, że najwidoczniej zaplanował sobie wolne popołudnie. Klos zapytał go o to wprost. Rzeczywiście chciałem iść do kina, jeśli pan Oberleutnant nie ma nic przeciwko temu. Ale jeśli idzie o kaca, to moim zdaniem najlepsze jest kwaśne mleko. Chociaż kiedy byłem w Rosji, to nauczyłem się, że oni tam na kaca... Klos gestem wyprosił Kurta z pokoju. Opowieści o leczeniu się z kaca kwasem z ogórków słuchał już parokrotnie. Postanowił, że pozwoli pójść Kurtowi do kina, ale powie mu to dopiero po obiedzie. Niech się chłopak choć przez parę godzin postara. I niech myśli, że Oberleutnant Klos poprzedniej nocy za dużo wypił. To nie była prawda. Klos ma zmartwienie, kłopot, z którym nie wie, jak sobie poradzić. Zaczęło się w nocy z piątku na sobotę. Spał w najlepsze. Była trzecia czy czwarta nad ranem, gdy zaterkotał telefon, który ustawił na podłodze koło tapczanu. Ciotka Wanda ciężko zachorowała, usłyszał w słuchawce. Odwieziono ją do szpitala w Warszawie. Was? Ryknął, jak powinien był ryknąć niemiecki oficer, wyrwany ze snu w środku nocy. Odwiedzić ją można w niedzielę w szpitalu Dzieciątka Jezus, powiedział ktoś po polsku, jakby nie zauważył tego ryku. Więc Klos musiał znowu wrzasnąć po niemiecku, że to pomyłka i polska bezczelność, a potem z rozmachem trzasnąć słuchawką o widełki. Dla kogoś z podsłuchu sprawa musi być oczywista. Jakiś Polak przez pomyłkę połączył się z mieszkaniem niemieckiego oficera i otrzymał należytą mu odprawę. Ale Klos nie zmrużył już oka tej nocy. Kryptonim Wanda nosił rotmistrz Wąsowski, z którym widział się kilka godzin temu. Wyjazd do szpitala do Warszawy mógł oznaczać tylko jedno – aresztowanie. Głos majora Rucińskiego, który występował w towarzystwie Wąsowskiego jako jego kamerdyner, poznał Klos od razu. Informacja o odwiedzinach oznaczała kontakt. Liczba liter ostatniego usłyszanego w słuchawce słowa wyznaczała godzinę. Więc w niedzielę o 5:00 w miejscu od dawna ustalonym spotka się Klos z kimś, kto dostarczy mu dalszych szczegółów aresztowania Wąsowskiego. Dopiero w niedzielę o 5:00 po południu, a był świt sobotniego dnia. Przypomniał sobie Wąsowskiego, który niemalże czułym uściskiem obejmował sztandartenführera Dibeliusa i teraz ten sam Wąsowski. Nie, to się nie mieści w głowie. W jaki sposób mogła nastąpić wpadka? Czyżby Dibelius, przyjeżdżając na polowanie, planował, że zabierze ze sobą gospodarza? Co wpadło w jego ręce? Czy także dwie paczki studolarowych banknotów, które przywiózł Klos? Z uczuciem ulgi przypomniał sobie, że dolary podał Wąsowskiemu owinięte w gazetę. Był chyba w rękawiczkach, więc prawdopodobnie uniknął pozostawienia śladów. Ale mają Wąsowskiego, który go przecież zna. Co prawda to twardy i doświadczony oficer wywiadu, ale czy się nie załamie? Dibelius, zwany krwawym Maksem, chełpił się, że łamie najtwardszych. Jednocześnie druga zagadka. Jak udało się wymknąć Rucińskiemu? A może Dibelius aresztował także kamerdynera i ten sprzedał mu Klosa, a telefon to właśnie cena, jaką Ruciński wpłacił Dibeliusowi za ratowanie głowy? Odepchnął od siebie tę myśl, bo w końcu jedyną podstawą do snucia tych czarnych myśli była osobista niechęć do Rucińskiego. Właściwie nie wiadomo, dlaczego go nie lubił. Jego robota była bezbłędna, znajomość rzemiosła znakomita. Może ton wyższości, jaki niekiedy Ruciński przybierał wobec niego, on, stary fachowiec wobec amatora, za jakiego uważał Klosa, może to usposobiło doń Klosa nieprzyjaźnie. Ale nie może przecież teraz,
w chwili śmiertelnego zagrożenia opierać się na własnych, ulotnych animozjach. Można nie czuć szczególnego nabożeństwa do sanacyjnego dwójkarza, ale cenić jego pracę, fachowość, odwagę i zimną krew. Postanowił odłożyć tę sprawę do niedzielnego popołudnia, nie myśleć o niej więcej, dopóki nie dowie się szczegółów. Na wszelki wypadek oczyścił jak mógł mieszkanie, korzystając, że Kurt jeszcze śpi, spalił nad popielniczką parę bibułek z notatkami, których treści nauczył się przedtem na pamięć i poszedł do biura. Tu dopiero okazało się, że będzie jednak musiał myśleć o sprawie, którą rozpoczął nocny telefon. I to dzięki oberstowi Reinerowi. Sierżant Paczkę, szef tajnej kancelarii, dopadł Klosa w korytarzu. Szef chce pana natychmiast widzieć, poruczniku. Dwa razy już pytał o pana. Klos ze zdumieniem spojrzał na zegarek. Sierżant zrozumiał jego gest. Nie spóźnił się pan. To Reiner zjawił się o świcie. Klos zapukał do masywnych, wykładanych dębowym fornirem drzwi. Wyprężył się przed biurkiem pułkownika. Proszę siadać, poruczniku. Chcę z panem porozmawiać dłużej. Uprzejmy ton, jak zwykle nienaganne maniery, tylko jakiś popłoch w oczach, skonstatował Klos. Czyżby on też się bał? Reiner podsunął Klosowi fotel, uczynił gest, jakby chciał pomóc porucznikowi w zajęciu miejsca. Do takiej uprzejmości nigdy się jeszcze nie posunął. Daruję sobie wstępy typu bardzo pana cenię, etc. Zacznę od konkretów. Misja, którą chcę panu powierzyć, jest ważna i niesłychanie delikatna. Właśnie dlatego postanowiłem dać panu szansę. Pomyślne zakończenie tej sprawy może panu przynieść żelazny krzyż. Klęska kosztowałaby dużo. Nie tylko pana. Ale pana także kosztowałaby wiele, powtórzył. Lubię hazard, powiedział Klos szczerze. Aresztowaliśmy niebezpiecznego agenta, poruczniku. Samego aresztowania dokonał resort naszego przyjaciela Dibeliusa, ale sprawę postanowiliśmy ze względu na jej wagę poprowadzić wspólnie. Dotyczy tak samo resortu bezpieczeństwa, jak i Abwery. Chciałbym tę sprawę powierzyć panu i doświadczonemu, posiadającemu długoletnią praktykę kryminalną, oficerowi SD Hauptsturmführerowi Lose. Zna go pan? Znam. Kogóż to aresztowano? Zapytał, przeczuwając odpowiedź. Reiner potwierdził jego przypuszczenia. Nie odrywając wzroku od papierów, zrelacjonował Klosowi historię przypadkowego znalezienia skrytki w łazience. Pozwolił sobie nawet na pewne uszczypliwości pod adresem Standartenführera, który tylko dzięki swemu stanowi zamroczenia odkrył skrytkę, jakby w ten sposób chciał między sobą a Klosem zadzierzgnąć jakieś porozumienie. Ten stary pijak ma piekielne szczęście i zdolność do naważenia piwa, które musimy wspólnie wypić, zdawał się brzmieć podtekst uszczypliwości Reinera. Potem pokrótce zrelacjonował ucieczkę Lokaja i podał zawartość skrytki, ale w pewnej chwili urwał w pół słowa. Wszystkie szczegóły znajdzie pan w papierach. Teraz chciałbym panu, poruczniku, zwrócić uwagę na delikatne i subtelne sprawy. Edwin Wąsowski jest arystokratą, skoligoconym z paroma dobrymi familiami niemieckimi. Byłoby ze wszech miar godne ubolewania, gdyby... Zawiesił głos. Klos skinął głową, że zrozumiał. Wybaczy pan, panie Oberst, zaczął powoli, jakby chciał dobrać właściwe słowa i przychodziło mu to z trudem. I kiedy wczoraj przyjechałem do pana z rozkazem generała Wirlingera, odniosłem wrażenie, że Wąsowskiego łączy ze Standartenführerem Dibeliusem pewna, powiedziałbym, zażyłość. Jeśli moje wrażenie było fałszywe, nie było, Klos. Bywaliśmy u niego wszyscy, ja także. Wąsowski bywał także w domu warszawskiego gubernatora. Raz zaproszono go nawet na Wawel. Jeśli powiem panu jeszcze, że widywałem go w Berlinie w domu... Zawahał się. Mniejsza o to. Żadna z tych wizyt nie może mieć związku ze sprawą Wąsowskiego. Nie może. Rozumie pan? Jeśli ma pan jakieś wątpliwości w tej sprawie, proszę powiedzieć mi teraz. Mogę jeszcze pana zwolnić z prowadzenia tej sprawy.
Nie mam żadnych wątpliwości, odparł Klos, jeśli idzie o wierność pana pułkownika wobec naszego Führera. To mi wystarczy. Od poniedziałku weźmiecie się razem z Lozem za sprawę. Nie spieszcie się, pracujcie powoli, ostrożnie. Pragnę, żeby mnie pan dobrze zrozumiał. Nie chcemy z Dibeliusem oszczędzać wrogów Rzeszy, bez względu na ich stanowiska i związki rodzinne. Ale nie możemy pozwolić, żeby brud tej sprawy zbrukał ludzi niewinnych, którzy może zbyt lekkomyślnie ulegli czarowi osobistemu Wąsowskiego, ale pozostali uczciwymi Niemcami i hitlerowcami. Sprawa metod śledztwa zależy tylko od was. Jedno jest pewne. Musi być skuteczne, bezlitosne wobec wrogów, dyskretne. Zadzwonił telefon. Rainer podniósł słuchawkę. Klos dostrzegł, że w miarę słuchania z twarzy Obersta odpływa krew. Jest właśnie u mnie, drogi Dibeliusie. Zaraz mu przekażę. Odłożył słuchawkę na widełki. Stanął naprzeciw Klosa, zmuszając jego tym samym do przyjęcia postawy zasadniczej. Spojrzał mu prosto w oczy. Klos, powiedział, bardzo dużo od pana zależy. Są chwile przełomowe w karierze młodego oficera. Biada temu, kto nie dostrzeże ich w porę. Sztandartenführer Dibelius poinformował mnie właśnie, że plany znalezione w myśliwskim pałacyku w Wąsowie zawierają usytuowanie stanowisk obronnych wokół głównej kwatery naszego Führera. To było w sobotę. Po wyjściu od Rainera Klos tylko na chwilę wrócił do swego biura, zlecając swemu pomocnikowi, młodemu lejtnantowi Geislerowi, bieżące sprawy. Postanowił się przejść, by przemyśleć to, co się stało. Nie mógł sobie darować, że podczas ostatniej wizyty w pałacyku myśliwskim nie zabrał mikrofilmów. Oczywiście istnieje szansa, że Klosowi uda się skopiować je we wstępnej fazie śledztwa, ale zadanie może utrudnić fakt, że Dibelius, a więc zapewne i Loze, wiedzą już, co przedstawiają plany w maleńkich klateczkach mikrofilmu. Ale o tym będzie czas myśleć później. Teraz pozostaje sprawa najważniejsza – Wąsowski. Klos niemal nic o nim nie wiedział. Kiedy kilka miesięcy temu jeden z wysłanników centrali poinformował go o przejęciu przez ciotkę Zuzannę jednej z przedwojennych berlińskich siatek polskiej dwójki wraz z jej ekspozyturami w Warszawie, Wiedniu i Krakowie, nie krył swoich obaw. Ale kilkumiesięczna współpraca z Wąsowskim, który kierował właśnie wraz z majorem Rucińskim warszawską ekspozyturą, przekonała go, że opłaciło się podjąć to ryzyko. Od Wąsowskiego dostał już kilkakrotnie duże, dobre materiały. Nieraz całościowe opracowanie problemu, którego złożenie z poszczególnych informacji agenturalnych trwałoby znacznie dłużej. Nie mówiąc już o tym, że Wąsowski dzięki swym stosunkom potrafił dotrzeć do środowisk, wśród których łatwiej było o niedyskrecję, często bardzo ważną nie tylko dla działań militarnych, ale także dyplomacji aliantów. Wpadka Wąsowskiego będzie więc poważnym ciosem dla ciotki Zuzanny. Szanse wydostania go z łap Dibeliusa są prawie żadne. Zresztą bez względu na sympatię, jaką Klos żywił osobiście do Wąsowskiego, nie jego osoba jest tu najważniejsza, lecz działalność, a ta jest raz na zawsze spalona. W grę wchodzi także bezpieczeństwo osobiste Klosa. Prawdopodobnie tylko jego, chociaż tego także nie może być pewien, ale to też zupełnie wystarczy. O Wąsowskim mógł wydać tylko jak najlepszą opinię. Instynktownie wyczuwał w nim człowieka, który pod dobroduszną jowialnością skrywa upór i niezłomność. Istnieje jednak małe ale. Wąsowski był zawodowcem. Od lat grał rolę bogatego utracjusza, żarłoka i bierbanta. O tyle dlań łatwiejszą, że istotnie wywodził się z hrabiowskiej, dość majętnej rodziny. Lecz to właśnie stwarza niebezpieczeństwo identyfikacji roli z życiem. Może Wąsowskiemu żal będzie rozstawać się ze swoim wcieleniem i za cenę zachowania statusu zgodzi się sprzedać Dibeliusowi wszystkich, a może tak utożsamił się z grą, że będzie chciał ją ciągnąć nawet pod kontrolą Niemców? Klos zbyt dobrze
poznał z arkana swojej roboty, by nie zdawać sobie sprawy z groźby, jaką niesie ta gra. Nieraz stykał się z agentami pracującymi dla dwóch, trzech lub więcej panów, którzy w pewnym punkcie swego życia nie identyfikowali się już z żadnym. Prowadzili swoją własną grę. Z najbliższej apteki zadzwonił do Lozego. Ten, wiedząc już, że mają współpracować, potraktował Klosa nieco z góry. To Klosowi nawet odpowiadało. Rola pomocnika Hauptsturmführera niesie ze sobą jakieś możliwości. Klos, nie wiedząc kiedy, zdrzemnął się. Obudził go Kurt, wnosząc parujące talerze. Dochodziła czwarta. Klos czym prędzej zjadł obiad, udzielił Kurtowi przepustki na popołudnie i pierwszą rykszą pojechał na Mokotowską. W maleńkiej kawiarence dostrzegł siedzącą pod oknem nieznaną mu dziewczynę, która popijając erzacową herbatę, spoglądała na leżący przed nią kurier warszawski, stojącą na nim zieloną torebkę i parę skrzyżowanych zielonych rękawiczek. Poczekał, aż dziewczyna wypije i kiedy wstała, ruszył w parę chwil po niej. Szła nie oglądając się, a Klos postępował kilkanaście metrów za nią. Skręciła w Wilczą, przecięła Kruczą i Marszałkowską, zatrzymała się, jakby sprawdzając adres, przed burym domem koło Pańskiej. Na drugim piętrze przystanęła przed jakimiś drzwiami, otworzyła je z klucza i pozostawiła uchylone. Major Ruciński czekał na niego w dużym, mrocznym, zagraconym pokoju. Bez słowa podsunął Klosowi krzesło, z którego poduszki wyłaziła morska trawa. — To się musiało kiedyś stać — powiedział. — Chce pan wiedzieć, jak to było? — Wiem — odparł. — Od poniedziałku wraz z Hauptsturmführerem Lozem przejmuję tę sprawę. — Bogu dzięki — powiedział tamten. — A niby dlaczego? — zaperzył się Klos. — Chyba nie wyobraża pan sobie, że będę mógł go oszczędzać. Być może będę musiał patrzeć, jak go biją i słyszeć, kiedy sypnie pierwsze nazwisko. — Nie wykluczam, że będzie to moje nazwisko. Edwin nie powie. Edwin nic nie powie. Klos uśmiechnął się tylko. Widział ludzi, zdawałoby się silnych i uczciwych, którzy błagali, by ich zabić, a kiedy śmierć nie nadchodziła, sypali najbliższych krewnych i przyjaciół, skazując ich na takie same tortury. Znam go od 15 lat, jeszcze z Berlina i Hamburga. Jeśli nie będzie mógł wytrzymać, zgniecie fiolkę ukrytą w plombie zęba. Mogę panu obiecać, że Edwin nie straci zimnej krwi. Jeśli moglibyśmy coś dla niego zrobić, co? Roześmiał mu się Klos w twarz. Ten Ruciński działał mu na nerwy. Zrobić akcję na Alei Szucha? Odbić go może? Ruciński milczał. Klosowi zrobiło się go żal, a jednocześnie poczuł coś w rodzaju zawstydzenia. Tamten jakby tego nie zauważył. Wie pan, powiedział Edwin Wąsowski, to zadziwiający człowiek. Jak pan myśli, dlaczego on to robił? Kariera? Gwizdał na karierę. Nigdy mi tego nie mówił, ale zdaje się, że w ogóle nie lubił wojska. Pieniądze? Śmieszne. Edwin na placówce berlińskiej wydał więcej pieniędzy swoich niż rządowych. Więc i to odpada. Nie lubił Niemców, a szczególnie Prusaków. Ale mój Boże, sama niechęć do przedstawicieli innego narodu, żeby nie wiem nawet jak wielka, nie wystarczy. On to robił i to znakomicie, mogę panu powiedzieć, ponieważ był aktorem. Był aktorem, któremu nie dane było nigdy zagrać na scenie. Grał w życiu, przygotowywał się do swych ról niezwykle starannie. W 35 potrzebowaliśmy po zlikwidowaniu naszej poprzedniej siatki jakiegoś punktu zaczepienia. Utworzyliśmy takie fikcyjne przedsiębiorstwo. Hambursko-południowo-amerykańskie Towarzystwo Obrotu Kawą. To miała być przykrywka dla naszej prawdziwej działalności. I była. Ale Edwin, pan nie zna Edwina, on naprawdę zaczął handlować kawą. Mało tego, stał się jednym z czołowych fachowców branży. Mógłby szybko zrobić majątek. Czy rozumie pan, do czego zmierzamy? Nie. Przyznał szczerze Klos. Nie możemy uratować Edwina. Zresztą nie wiem, czy on by tego chciał. W 37, kiedy w każdej chwili groziła wsypa, Edwin wybłagał na mnie obietnicę, że w razie wpadki nie wymienimy go.
Czy oni wiedzą, zmienił nagle temat, co zawiera mikrofilm? Tak, powiedział Klus. Tym lepiej, mruknął tamten. Nie możemy uratować Wąsowskiego, ale możemy mu umożliwić zagranie jeszcze jednej roli. Największej roli w jego życiu. Rozumiem, powiedział Klus i rzeczywiście zaczynał rozumieć. Chce pan, żeby Wąsowski zaczął sypać? Tak, powiedział tamten. Sypać wspólników, których pan mu podsunie. Wielka, gigantyczna siatka szpiegowska, w której będzie paru ich dygnitarzy. Niech się zaczną żreć nawzajem. Mam coś lepszego, powiedział cicho Klos. Poczuł nagły przypływ sympatii do Rucińskiego. Mam coś znacznie lepszego, powtórzył. Coś, co chwycą łatwiej. Spisek. Wewnętrzny spisek. Co pan na to? Pamięta pan meldunek Edwina sprzed 3 miesięcy? Ten o próbie grupy generałów berlińskich szukania kontaktów via Sztokholm? Może się pan nie obawiać, nie myśl o prawdziwym spisku. Tych, którzy próbują spiskować przeciw Hitlerowi, zostawimy w spokoju. A dla Dibeliusa i Reinera przygotujemy coś ekstra. W porządku, tamten ożywił się. Zawiadomię centralę. Poproszę o akceptację planu i listę kandydatów. Ożywił się. Odmłodniał w jednej chwili. Najważniejsze, żeby Edwin zrozumiał, o co panu chodzi. Żeby nie powiedział ani za wiele, ani za mało. Klos wracał z Wilczej, podniesiony na duchu. Plan, który kilka minut temu skrystalizował się w jego umyśle, tylko na pozór wyglądał szaleńczo. Mechanizm terroru III Rzeszy był tak skomplikowany, powiązania między poszczególnymi ogniwami tak zagmatwane, a podział kompetencji tak niejasny, że gra, jaką zamierzał podjąć, dawała szansę. Wąsowski, już bezbronny, zamknięty w ciasnej celi, pozbawiony przyjaciół i stosunków, zdemaskowany jako wróg Rzeszy, może jeszcze razić nieprzyjaciół i będzie to robił. Poczuł przypływ energii i postanowił, że choć od jutra dopiero ma przyjąć współudział w śledztwie, nic nie stoi na przeszkodzie, by już dziś rozejrzeć się w sprawie. Złapał rikszę i kazał się wieść na Żoliborz. Zwolnił rykszarza na placu inwalidów i sam ruszył w dół ku Wiśle wąskimi, ciemnymi uliczkami dzielnicy willowej. Rychło zauważył, że tu nic nie zdziała. Przed płaską, modernistyczną willą, która, jak wiedział, należała do Wąsowskiego, 2 granatowych policjantów grzało sobie ręce nad koszem z płonącym koksem. Zawrócił napięcie. Udało mu się złapać dorożkę, kazał się wieść pod budynek Abwehrstelle Warszał. W pół godziny później półciężarową Skodą z 6 ludźmi obstawy jechał w kierunku Wąsowa. Zostawił ludzi na folwarku, a sam, uzbrojony tylko w pistolet i elektryczną latarkę, ruszył ku pałacykowi. Wyciągnął z kuchni przestraszoną babę i kazał się prowadzić do gabinetu hrabiego. Ucieszyła go informacja, że odkąd zabrano pana hrabiego, nikt się jeszcze nie pojawił w pałacu. Prawdopodobnie Dibelius, każąc pilnować willi żoliborskiej, wychodził z założenia, że jedynie tam Wąsowski przechowuje interesujące go przedmioty. Ogromne chippendale'owskie biurko, takież fotele i szafy. Jedynym dysonansem w tym wnętrzu było proste amerykańskie krzesło brutowe stojące przy biurku. Sprawdził, że szuflady biurka są niezamknięte. Ich zawartość postanowił przejrzeć potem. Teraz chciał znaleźć przede wszystkim miejsce, gdzie Wąsowski przechowywał papiery godne, jego zdaniem, zabezpieczenia. Odsunął szafy od ściany, szukając jakiegoś schowka, kolejno podnosił obrazy, potem zwinąwszy dywan, przyświecając sobie latarką metr po metrze, lustrował podłogę, ale wszystko na próżno. Kiedy już niemal zrezygnowany usiadł na amerykańskim obrotowym krześle przy biurku, gotów zabrać się do przeglądania zawartości szuflad, w końcu trzymanie wszystkiego na wierzchu pasowałoby nawet do niefrasobliwego stylu życia hrabiego Edwina Wąsowskiego, przypomniał sobie o dysonansie, który go uderzył zaraz po wejściu do gabinetu. Wstał, postawił krzesło na biurku, obmacał wyścielone skórą oparcie i siedzenie, ale tam nic nie było. Przewrócił krzesło do góry nogami,
dostrzegł wkręty przytrzymujące stalową tarczę, do której przymocowana była śruba obracająca fotel. Wiedział, że jest na właściwym tropie, gdy lekkie naciśnięcie ostrzem scyzoryka ruszyło pierwszy wkręt. Wewnątrz pod stalową tarczą tkwiło małe metalowe pudełko po tytoniu fajkowym. Pudełko było już zniszczone. Kolorowy obrazek oficera marynarki z ogromną fajką w zębach ledwo widoczny. Klos nie musiał zaglądać do środka, by wiedzieć, że tu zapewne Wąsowski przechowuje rzeczy według niego najcenniejsze. Nie otwierając, włożył pudełko do kieszeni, odkładając przejrzenie jego zawartości na sposobniejszą porę. Wkręcił z powrotem cztery śrubki przytrzymujące obrotową nogę krzesła i postanowił zająć się biurkiem. Ale już po otwarciu pierwszej szuflady spostrzegł, że sprawa nie zajmie mu tak mało czasu, jak przypuszczał. W szufladach panował nieopisany bałagan. Zabierał się właśnie do segregowania, na razie pobieżnego, górnej szuflady, gdy zawarczał silnik samochodu. Klos zgasił latarkę. Odsłonił storę, zobaczył wyraźnie odbijającą się na śniegu sylwetkę czarnego Mercedesa. Szofer otwierał właśnie drzwiczki wysokiemu, pochylonemu mężczyźnie. Klos uśmiechnął się. Znał tego Mercedesa i mężczyznę. Zaczynała się pasjonująca gra. Zjawiał się oto pierwszy partner. Gabinet, do którego wysoki esesman wprowadził Wąsowskiego, był jasny, przestronny. Przez okno nieosłonięte żadną firanką biło ostre zimowe światło. Edwin przysłonił oczy ręką. Ten jasny pokój po dwóch dniach spędzonych w ciemnej celi poraził mu wzrok. Siadać, mruknął człowiek za jasnym biurkiem. Dopiero teraz Wąsowski go zauważył. Sinawy zarost na policzkach, ciężkie jakby opuchnięte powieki, wąskie, zarośnięte czoło, zrastające się nad wydatnym nosem brwi. Nie miał, oj nie miał nordyckiego wyglądu Hauptsturmführer SD, do którego go wprowadzono. Siadać, powtórzył. Wąsowski przypomniał sobie, że widział gdzieś tego typka jeszcze przedtem, nim pamiętnej nocy po polowaniu przyjechał z SS-manami, wezwany telefonem Dibeliusa. Nie mógł sobie przypomnieć, gdzie. Przywykłem do innych form, powiedział chłodno. Szczególnie jeśli zwracają się do mnie niżsi oficerowie, wymierzył na ślepo. Poskutkowało. Loze zerwał się jak na sprężynie i stanął przed Wąsowskim, prezentując w całej okazałości swoje 165 centymetrów wzrostu. Musiał zauważyć, że nawet zadzierając głowę sięga Wąsowskiemu do brody, bo usiadł czym prędzej. Sam wiem, jak się zwracać do przeklętych szpiegów. I ta wiedza musi panu wystarczyć, Loze, przypomniał już sobie tego faceta i jego nazwisko. Półtora roku temu luksusowe sanatorium w Saksonii, codzienne zabiegi służące uspokojeniu nerwowemu, tak zwany bicz szkocki, struga na przemian lodowatej i gorącej wody, wyrzucanej pod dużym ciśnieniem, chlastała nagie ciała kuracjuszy. Mały, tłusty Loze piszczał jak baba chłostany strumieniem wodnym. Czyżby nie poznał pan znajomego? Jak tam pańskie nerwy? Poznał. Po wyrazie jego twarzy Wąsowski odgadł. Nie rozumiem, powiedział. Co pan chce przez to powiedzieć? O, pan, to już lepiej. Kiedy zacznie mi pan mówić, panie hrabio, dojdziemy do porozumienia. Co to znaczy, że ta wiedza musi mi wystarczyć? Loze przechodził do porządku dziennego nad aluzjami dotyczącymi wspólnych kąpieli. To znaczy, odparł spokojnie Wąsowski, siadając wreszcie i zakładając nogę na nogę, że niczego więcej nie dowie się pan ode mnie. A w ogóle to chciałbym zacząć od tego, że żądam przysłania mi fryzjera, żeby mógł się ogolić, bielizny i odzieży na zmianę, a także przyzwoitego odżywiania. Bez spełnienia tych podstawowych warunków wszelkie próby przeprowadzania ze mną jakichkolwiek rozmów skazane są z góry na fiasko. Zechce pan to powiedzieć mojemu przyjacielowi, sztandartenfiererowi Dibeliusowi. Wstał i skłonił się lekko, jakby uznał rozmowę za skończoną. Za wszelką cenę chciał wyprowadzić tego małego grubasa z równowagi. — Wstać! — ryknął Loze.
Zdaje się, że stracił już panowanie nad sobą. Ty myślisz, świnie, że my tu z tobą na rozmowy? Przekonasz się zaraz, że to pomyłka. Pałki moich chłopców zmiękczą nawet hrabiowskie tyłki. Nabrał powietrze, jakby chciał jeszcze coś powiedzieć, ale właśnie otworzyły się drzwi, stanął w nich oberleutnant Kloss. To nagłe wejście tak zaskoczyło Lozego, że dobrą chwilę stał jeszcze z półotwartymi ustami. Wąsowski odwrócił się i spotkał się wzrokiem z młodym oficerem Abwery. Nie drgnęła mu nawet powieka, pomyślał Kloss z satysfakcją. Nie denerwuj się, Adolfie, powiedział Kloss. Odwrócił wzrok od twarzy Wąsowskiego, jak od jakiegoś obojętnego przedmiotu. Widzę, że zacząłeś robotę beze mnie. Mówiłem ci już, że bardzo się ucieszyłem, kiedy Rainer zakomunikował mi, że będziemy pracować razem. Jak twój pacjent? Sądząc z niezbyt dobrego humoru. Nierozmowny, co? Plotąc trzy po trzy, przechadzał się po pokoju. Myślę jednak, iż pan Wąsowski zrozumie, że niekiedy jest lepiej mówić niż milczeć. Ostatnie zdanie wypowiedział w ten sposób, by znów na dłuższą chwilę spotkać się wzrokiem z Wąsowskim. Może spróbujesz ty? Loze nie ukrywał drwiny. Marzę o tym, rzekł Kloss. Zechce pan spocząć, panie hrabio? Zwrócił się do Wąsowskiego, wskazując mu stojący w rogu pokoju wygodny fotel. Kątem oka dostrzegł, że twarz Lozego nabiegła krwią. Co Wehrmacht, to Wehrmacht, powiedział Wąsowski siadając. Od razu poznać. Nie zapomnij mnie zawołać, kiedy zacznie śpiewać, powiedział Loze. Nie usiłował nawet kryć rozsadzającej go wściekłości. Z rozmachem zamknął za sobą obite materacem drzwi. Nareszcie zostali sami. Kieliszek koniaku, panie hrabio? Otworzył stojącą przy oknie szafę. Bał się, że Loze podsłuchuje, a być może także obserwuje ich rozmowę. Zbyt dużo opowiadano o tajemnicach pokojów przesłuchań w Alei Szucha, by wszystko miało być nieprawdą. Wąsowski powinien to zrozumieć. — Na czczo? — zapytał Wąsowski. — Nie dostał pan śniadania? — Przynieśli jakąś bryję. Nie próbowałem nawet wziąć do ust. Usiłowałem właśnie wytłumaczyć pańskiemu przyjacielowi i poruczniku, że dopóki nie będę należycie traktowany... Sprytna postawa, przyznaję, i myślę, że można załatwić panu należyte traktowanie. Pańskie stanowisko społeczne, niedawne jeszcze wpływy, szerokie, bardzo szerokie znajomości upoważniają nas chyba do specjalnego trybu postępowania. Zresztą nie jest pan tuzinkowym szpiegiem. Posądzenie o szpiegostwo trzeba udowodnić nawet w Niemczech. Myli się pan, nie trzeba nawet w Niemczech. Ale w skrytce w pańskiej łazience na znalezionych tam banknotach dolarowych i rolkach filmu Aqua, to bardzo dobrze, że nawet do celów wrogich Rzeszy używa pan niemieckich filmów, były odciski pańskich palców, hrabio. To bardzo nieostrożne. Czy nikt pana nigdy nie ostrzegał? Tak, powiedział Wąsowski. Byłem nieostrożny. Uśmiechnął się. Wciągała go ta gra. Jeszcze nie wiedział, do czego zmierza ten człowiek ubrany w niemiecki mundur, którego odwagę i inteligencję zdołał był nieraz poznać, ale czuł, że tamten wciąga go w jakąś grę, swoją, a więc także i jego grę. Dwukrotnie użyliśmy słowa szpiegostwo. Czy to dobre słowo? Nie rozumiem, powiedział Wąsowski. Czyżby moja Niemczyzna budziła pańskie wątpliwości? Pewne sprawy z pozoru wyglądają podobnie, zamyślił się Kloss. Użyję porównania medycznego. Dwie zupełnie różne choroby mogą wywołać bardzo podobne objawy. Niewprawny lekarz, stawiając diagnozę, wybierze oczywiście chorobę częściej spotykaną. Sądząc po objawach, powiedziałby taki lekarz, mamy do czynienia ze szpiegostwem. A co powiedziałby dobry lekarz? Wąsowski poczuł, że zbliża się bardzo ważna chwila w ich rozmowie. Nie wykluczałby tej możliwości, ale wziąłby pod uwagę także inną. Zastanowiłby się, czy ta choroba nie nazywa się spisek wewnętrzny. Bardzo interesujące, powiedział Wąsowski szczerze. Bardzo, powtórzył. Szczególnie,
— kontynuował Kloss. — Jeśli weźmie się pod uwagę hardość pacjenta, jego postawę, z której wynikałoby, że liczy na czyjąś pomoc, pomoc jest niemożliwa, panie hrabio. Pochylił się ku Wąsowskiemu. Uznał, że nadszedł czas, by poinformować Wąsowskiego, iż akcja została uzgodniona z Rucińskim. Pańskiemu lokajowi i zapewne wspólnikowi zbrodniczych działaniach udało się co prawda zbiec, ale nie liczy pan chyba, że potrafi on pana wyciągnąć z Alei Szucha. Żaden z pańskich wpływowych przyjaciół nie kiwnie palcem w pana obronie. Przeciwnie, postara się jak najszybciej zapomnieć, że pana znał. Pomoc z zewnątrz jest niemożliwa, powtórzył. Jedyną osobą, która może panu pomóc, jest pan sam. Mocno zaakcentował to zdanie, potem roześmiał się bez przymusu. Oczywiście trzeba się liczyć z faktem, że niczego na naszym ponurym świecie nie dają za darmo. Myślę, że mógłbym panu obiecać dobre traktowanie, godne pańskiej pozycji i należne pańskiemu wiekowi, gdyby pan mi obiecał, że nie będzie dłużej krył swoich wspólników w spisku zawiązanym dla obalenia władz III Rzeszy i naszego wodza Adolfa Hitlera. Czy wyraziłem się jasno? Zdaje się, że tak. Nie wymagam odpowiedzi natychmiastowej. Musi pan przemyśleć sprawę i wiele sobie przypomnieć. Pomożemy panu w miarę naszych sił i możliwości. Pojechałem wczoraj wieczorem do pańskiego pałacyku w Wąsowie. Zwiedziłem pański gabinet. Ma pan bardzo ładne meble. To biurko to prawdziwy Chippendale, a amerykańskie obrotowe krzesło też ma wiele uroku. Choć pozornie nie pasuje do pozostałych mebli. Jest bardzo funkcjonalne. Niech pan przemyśli sprawę. Dla nas pańskie zeznania są ważne o tyle, o ile będą szczegółowe. Zastanowię się, panie poruczniku. Wystarczy, jeśli odpowiedź da pan jutro, powiedział Kloss. Podszedł do drzwi, otworzył je szeroko. Dwóch esesmanów poderwało się na jego widok. Wyprowadzić aresztowanego, rzucił im i opadł na fotel, na którym jeszcze przed chwilą siedział Wąsowski. Musiał poczekać na Lozego, zorientować się, czy tamten czegoś nie zwietrzył, bo Wąsowski, zdaje się, zrozumiał rzecz bezbłędnie. Nie wstając z fotela, Kloss sięgnął do pozostawionej na biurku Lozego paczki papierosów, bezceremonialnie wyjął jednego i zapalił. Musi jeszcze raz przemyśleć wszystkie elementy czekającej go gry. Kiedy wczoraj w nocy zobaczył czarnego Mercedesa, a po chwili samego pułkownika gramolącego się z auta, zrozumiał, że sprawa staje się jeszcze bardziej skomplikowana. Kiedy zaskoczył Rainera błyskiem latarki prosto w oczy i dopiero potem, udając, że właśnie poznał Obersta, przepraszał go za to oślepienie, dostrzegł w jego twarzy ten sam strach, którego pierwsze objawy zaobserwował sobotnim rankiem w gabinecie swego szefa. — Nastraszył mnie pan Kloss — powiedział Oberst, gdy wreszcie ochłonął. — Nie myślałem, że pan już tu jest. — Serio traktuję swoje obowiązki, panie pułkowniku — odpowiedział wtedy. — Jak pan widzi, kierowała nami wspólna myśl. Prawdopodobnie pan także chciał przyjrzeć się papierkom zalegającym przepasne szuflady tego biurka. Myślę, że warto by również obejrzeć willę Wąsowskiego na Żoliborzu. Tym zapewne zajął się Dibelius, powiedział Rainer. Ale Kloss wyczuł, że pułkownik, podobnie jak on, usiłował dostać się do willi przy wąskiej, cienistej uliczce niedaleko Placu Inwalidów. Odkrył pan coś interesującego? Zamierzam przejrzeć to dopiero w Warszawie. Po uporządkowaniu i wyrzuceniu rzeczy niepotrzebnych, resztę przekażę oczywiście panu. Chyba, że wolałby pan pułkownik zapoznać się z tym wcześniej. Zapadło krótkie milczenie. Rainer zastanawiał się. Nie, Kloss, mam do pana całkowite zaufanie, ale chciałbym pana o coś prosić. Nie urzędowo, zawahał się. Prywatnie, wykrztusił wreszcie to słowo. Kloss czuł, że Rainer czeka teraz na jego pomoc, jakieś pytanie, które pozwoli mu wybrnąć z kłopotliwej sytuacji. Postanowił tego nie zauważyć. Czekał w milczeniu bez najmniejszego ruchu. Gdyby znalazł pan wśród tych papierów jakąś korespondencję z Wiednia, szczególnie z kimś z rodziny von Eckendorf, znów zawiesił głos.
Mam nadzieję, Klos postanowił się nad nim zlitować, że nie będzie to nic ważnego dla śledztwa, a w takim wypadku nie ma potrzeby włączania tych rzeczy do akt sprawy. Właśnie, Klos, nie zawiodłem się na pańskiej inteligencji. Nie chciałbym, żeby rodzina, z którą przypadkiem spokrewniony jest ten łajdak, a zapewniam pana, że to bardzo przyzwoita niemiecka rodzina, oddana bez reszty Rzeszy i Führerowi, miała jakiś kłopot. Przepraszam, powiedział Klos, ale chyba lepiej, jeśli zapytam wprost. To także rodzina pana Obersta, prawda? Mniejsza o to. Nie możemy pozwolić, żeby uczciwi ludzie cierpieli tylko dlatego, że ten szpieg... Klos uznał, że nadszedł właściwy moment dla zasugerowania Reinerowi pewnej myśli. Więc pan pułkowniku... Wykorzystał chwilę ciszy, gdy Reiner zapalał właśnie cygaro. Jest całkowicie przekonany, że w grę wchodzi szpiegostwo? Czyżby pan wątpił? Prychnął Weindymem. Nie chciałbym formułować zbyt pośpiesznych wniosków. Zawsze mnie pan przed tym przestrzegał, panie pułkowniku, ale... No więc jeśli nie szpiegostwo, to co? Myślimy o tym samym, panie pułkowniku, powiedział po dłuższej chwili. Jakby chciał dać tamtemu czas na samodzielne sformułowanie tej myśli. Kto wie, czy nie wpadliśmy na ślad zbrodni zdrady stanu? Te plany umocnień wokół kwatery Führera, te tłumy niemieckich oficerów wysokich stopni... Niech pan przestanie! Zawołał histeryczny Reiner. Niech pan przestanie! A potem cicho dodał. Oby pan się mylił. Z zamyślenia wyrwał go głos Lozego. Udało ci się, Hans? Myślę, że się uda, ale trzeba zacząć od tego, żeby dać mu porządną celę, przywieźć ubranie, bieliznę na zmianę, obiady z restauracji. Musiałby się na to zgodzić Dibelius, powiedział Lozy niepewnie. Jeśli za taką cenę uzyska informacje? Słuchałem, jak go badasz. Od Abwery też się można czegoś nauczyć. Nie wiedziałem, że masz zacięcie lekarskie. Każdy z nas ma swoje metody, Adolfie, powiedział patrząc mu prosto w oczy. Loze nawet nie usiłował ukryć, że podsłuchiwał jego rozmowę z Wąsowskim. Widzisz, Loze, powiedział po chwili, chcę się z tobą podzielić pewnym podejrzeniem. A zresztą machnął ręką, jakby nagle zmienił decyzję. Może się mylę, może dopiero jutro po przesłuchaniu Wąsowskiego... Mówisz to tak, jakbyś wiedział na pewno, że Wąsowski będzie śpiewał. Mam nadzieję, po prostu mam nadzieję, mój Adolfie.